Pałac w Drogoszach, dzieła Johna van Colassa. Drogosze, Kamenka, Kamieniec, Jaśkowo, a konkretnie barokowy Królewski Pałac w Drogoszach koło Korsz z 1714 roku, barokowy pałac w Kamence koło Królewca również z 1714 roku, barokowy Królewski Pałac w Kamieńcu koło Susza z 1720 roku i późnobarokowy dwór w Jaśkowie koło Zalewa z 1721 roku. Jak myślicie, co łączy te miejsca i te budowle? John van Colas, urodzony w 1678 roku we Francji, zmarł w 1753 roku w Prusach Wschodnich. W wieku 10 lat wraz z rodziną przeprowadził się z Francji do Holandii, a następnie do Londynu. Jako 22-latek został doktorem i członkiem powstałej pierwszej na świecie Akademii Nauk w Londynie. W 1701 roku osiadł na stałe w Prusach Wschodnich. Matematyk, dyrektor usług geometrycznych, szlachcic, właściciel kilku dużych majątków w Prusach Wschodnich, pułkownik Królewskiej Armii Prus, radny Izby Pruskiej, członek Królewskiej Pruskiej Akademii Nauk, ale przede wszystkim inżynier budownictwa, projektant i zarządca budowy pałaców w Drogoszach, Kamence, Kamieńcu i dworu w Jaśkowie. Dwa z czterech projektów architekta Johna van Colassa znajduje się niedaleko Iławy, a oto jego projekty. Dwór w Jaśkowie. Dwór został wzniesiony w 1721 roku jako parterowa budowla założona na planie prostokąta z dachem mansardowym. Na osi frontowej i ogrodowej znajdują się ryzality zwieńczone trójkątnymi szczytami. Od 1791 do 1945 roku właścicielem tego dworu był Fink van Finckenstein. Do nich należał również pałac w Kamieńcu koło Susza i zamek Kapituły Pomyzańskiej w Szymbarku koło Iławy. Po II wojnie światowej dwór położony nieopodal jeziora i koło miejscowości Zalewo pełnił rolę ośrodka wczasowego Ministerstwa Obrony Narodowej, do którego należała również stadnina koni w Plenkitach. Obecnie dwór jest własnością prywatną. Pałac w Kamieńcu. Piętrowy pałac składający się z dwóch skrzydeł bocznych i części środkowej z herbem właścicieli pałacu rodu Fink van Finckenstein wybudowano w 1720 roku w stylu francuskiego baroku. Mansardowy dach zdobiły cztery rzeźby obecnie znajdujące się w Iławie – Jowisza, Junony, Herkulesa i Meduzy. Zgodnie z wolą króla Prus Fryderyka Wilhelma I jedno ze skrzydeł pałacu zostało przeznaczone dla pary królewskiej, która zatrzymywała się tu w drodze do Królewca. Rezydencję położoną nad jeziorem Gaudy otaczały malownicze ogrody i okazały park krajobrazowy. W 1807 roku, ponad dwa miesiące przed wolą krwawy tyran Napoleon Bonaparte, spędzają trzy tygodnie ze swoją kochanką, Polką Marią Walewską. W 1943 roku w pałacu przebywał oczekujący na śmierć Hindenburga drugi krwawy tyran Hitler. W 1945 roku wyposażenie pałacu rozkradli żołnierze Armii Czerwonej, a następnie polscy szabrownicy. Splądrowany pałac został podpalony w 1947 roku. Następnie na terenie majątku utworzono państwowe gospodarstwo rolne. Obecnie jest własnością prywatną. Pałac w Kamence. Usytuowany na wzgórzu niedaleko ujścia rzeki Pergoły do Bałtyku, barokowy pałac, rezydencja rodu Donhofów, został wybudowany w 1714 roku w posiadłości Friedrichstein, położonej 20 km od stolicy Prus Wschodnich, Królewca. Obecnie osada ta leży w obwodzie królewieckim i nazywa się Kamenka. Pałac wybudowano w duchu francuskiego klasycyzmu według planów i pod kierownictwem budowy znanego nam już Johna van Colassa. Dyplomata, generał, porucznik,
Właściciel tej posiadłości, Otto Magnus van Donhoff, do budowy pałacu zatrudnił dowodzonych przez siebie 100 żołnierzy pułku rozlokowanego w posiadłości. Z wysoką piwnicą i mansardowym dachem dwukondygnacyjny pałac został uznany za jeden z najpiękniejszych w Prusach Wschodnich. Jego fasada, stojąca nad brzegiem starorzecza rzeki Pergoły, mimo wielkich rozmiarów sprawiała wrażenie lekkości. Od strony dziedzińca znajdował się portyk z kolumnami jońskimi, a od strony ogrodu loggia wykonana w podobnym stylu. Przed pałacem znajdował się park w stylu francuskim, otoczony naturalnym parkiem krajobrazowym, urozmaiconym sztucznymi wodospadami i jaskiniami. Tak jak przeważnie wszystko, co arystokratyczne, pruskie i niemieckie, zostało rozkradzione i spalone przez armię rosyjską w 1945 roku. Obecnie z pałacu zostały tylko nieliczne fundamenty. Pałac w Drogoszach. Pałac Bogusława Fryderyka van Donhoffa w Drogoszach, położony obok lasu i trzech stawów, został wybudowany w latach 1710-1714. To największa rezydencja szlachecka na Mazurach, jedna z największych w dawnych Prusach Wschodnich oraz jedno z najlepiej zachowanych do dziś dzieł architektury pruskiego architekta Johna van Kolasa. Projekt pałacu wzorowany był na omawianej wcześniej nieistniejącej dziś rodowej rezydencji van Donhoffów w dawnej osadzie Friedrichstein nieopodal Królewca. W 1725 roku po lewej stronie od głównego wejścia do pałacu oddano do użytku kaplicę, którą w późniejszych latach kilkukrotnie przebudowywano. W 1766 roku wydłużono korpus głównej bryły pałacu o dwa symetryczne boczne skrzydła oraz dobudowano oficynę. W 1785 roku w miejscu dotychczas istniejących lustrzanych schodów wybudowano wiodący pod główne wejście szeroki reprezentacyjny podjazd dla karet wraz z ozdobnymi fontannami, dońcami i rzeźbami. Przebudowy te sprawiły, że pałac miał 100 metrów długości, 365 okien, 52 komnaty oraz był największą rezydencją w całej prowincji. Był pałacem królewskim, w którym podróżujący monarchowie mogli wygodnie i bezpiecznie zatrzymać się. Wystrój wnętrz głównie pochodził z początku XVIII wieku, lecz już na początku XIX wieku przeszedł metamorfozę i nabrał bardziej klasycystycznego charakteru. W lewym skrzydle pałacu, obok kaplicy, od strony ogrodu założono oranżerię, która także pełniła funkcję ogrodu zimowego. W prawym skrzydle umieszczono apartamenty dla gości oraz teatr. Pałac w Drogoszach słynął z bezcennych dzieł sztuki i rozmaitych kolekcji, wśród których znajdowały się m.in. flamandzkie rasy, chińskie wazy, duża kolekcja egzotycznych motyli oraz biblioteka zawierająca kilka tysięcy woluminów. Imponujące wrażenie pałacu oraz liczne znajdujące się w nim dzieła sztuki kolekcjonowane przez pokolenia van Donhoffów sprawiły, iż pałac nazywany był wschodniopruskim Wersalem. Po II wojnie światowej w pałacu znajdowała się siedziba okupacyjnego rosyjskiego NKWD. W latach 1954-91 mieścił się tu zarządzany przez wojewódzki ośrodek postępu rolniczego w Bęsi ośrodek szkolenia rolniczego szkolący traktorzystów. Od 1993 roku pałac znajduje się w rękach prywatnych. Drogosze leżą 7 km na zachód od Barcian, 10 km na północ od Korsz, 25 km na północny zachód od Kętrzyna. Królewski Pałac w Drogoszach na pewno leży w naszych wspomnieniach i marzeniach odzyskania pełnej, dawnej świetności. Pozdrawiam.